Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam kolejny sposób na zarobek końców. Nie musicie mieć dużego budżetu, żeby zarobić. Zostawcie teraz lajka, 300 lajków oznacza kolejny poradnik na moim kanale. I zostawcie suba, to nie pominiecie kolejnych poradników i pomożecie dobić 15 tysięcy do końca FIFA. Wierzę w to, że się uda, więc pomóż spełnić mi to marzenie. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy sposób zaczynamy sobie z poziomu Footbina, ponieważ to właśnie na nim będziemy szukać kart, na których można zarobić. Zaraz pokażę, jak to się robi. Oczywiście link do strony macie w opisie, żeby nie było. Oczywiście możecie sobie wejść i wchodzicie sobie oczywiście w zakładkę aktywne challenge, w zakładkę SBC, ponieważ to właśnie będziemy szukać kart, które są potrzebne do SBC. Wybieracie jakieś SBC, takie, które jest w miarę świeże, takie, które nie ma dużych wymagań, jest całkiem fajna nagroda. Idealnym takim przykładem jest oczywiście SBC o niewymienną megapaczkę, czyli paczkę za 35 tysięcy, które weszło do gry przedwczoraj, jeżeli się nie mylę. Oczywiście klikacie sobie w nie, no i tutaj klikacie w completed challenges, czyli już takie jakby zrobione zadania i tak dalej, no i pojawiają wam się składy po prostu takie, które są najpopularniejsze z całej społeczności, które spełniają fajnie wymagania i nie są drogie. Oczywiście te składy odświeżają się co kilka godzin, jeżeli się nie mylę, więc tak naprawdę ten sposób działa cały czas. I tak naprawdę nieważne ile osób obejrzy ten film, to dla każdego znajdzie się jakaś karta, na której można handlować, ponieważ tak naprawdę tych składów jest ogrom, no i tak jak mówię, odświeżają się one cały czas, a też jakby codziennie o 19 dostajemy nowe SBC. No i tak, żeby tutaj nie gadać głupot, nie szukać, to klikacie sobie oczywiście pierwszy skład wam się ładuje, od razu otworzę sobie też może skład numer 2 tutaj, o, żeby wam pokazać na dwóch składach. No i tutaj pojawia wam się taki skład, który jest najpopularniejszy na Footbinie, czyli jeżeli ktoś chce zrobić te SBC, to oczywiście od razu klika w ten skład, no i pojawiają mu się karty po prostu do zarabiania. No i tutaj musicie po prostu szukać takiej karty, która w miarę drogo chodzi na webapie, a tutaj na, przepraszam, na rynku czy tam na webapie, no właśnie, a tutaj w grze jest pokazana jako tanio. Jako tania, ponieważ oczywiście jeżeli ktoś będzie sobie budował to SBC, na przykład zacznijmy od dołu, no i pokupuje sobie już wszystkich zawodników po właśnie tej najniższej cenie, czyli na przykład 500 końców, a dojdzie na przykład do tego napastnika i okaże się, że oni kosztują 500, a kosztują na przykład 3-4 tysiące, to i tak sobie go kupi, ponieważ nie będzie mu się już opłacało jakby sprzedawać całego składu i budować tego od początku, bo ludzie są leniwi, a Footbin odświeża się naprawdę wolno ostatnimi czasy, naprawdę często go wywala, przez to ceny się nie odświeżają naprawdę często i pokazują właśnie się te ceny złe. No i zobaczcie, nie musiałem długo szukać, ponieważ sprawdziłem sobie tego dosta, okazało się, że nie kosztuje on 500, a kosztuje on 800 końców. Jednak wszedłem sobie na tego Imlaza i tutaj jest pokazane, że zarówno na PlayStation, jak i na Originie kosztuje tych końców tylko 500. Ja jednak jak sobie oczywiście wejdziecie na webapa, czy tam na rynek, ja pokazuję na webapie, bo tutaj mi wygodniej. Tutaj jest pokazane, że ten Imlaz chodzi najtaniej po 1500 końców, czyli oznacza to, że już jest to ponad 1000 do tego, co pokazuje Footbin. No i cały ten sposób polega na tym, żebyście dorwali sobie tą kartę jak najtaniej. Jak widzicie, tutaj ktoś kupił niestety przede mną, nie udało mi się go kupić za 500 końców. Jednak ludzie wystawiają te karty taniej, ponieważ no nie spodziewałem się po prostu, że ta karta może aż tyle kosztować. No i tak jak mówię, szukacie sobie, snajpicie sobie, oczywiście mi łatwiej się snajpi na Footbinie, więc robię to na webawie, przepraszam, albo po prostu wyszukujecie sobie na przykład licytacji i próbujecie tą kartę taniej wylicytować. Oczywiście jeżeli taki Ilmas sprzedaje się za 1700-1500, no to sobie go będę próbował licytować za maksymalnie 1100, żeby ten zysk zawsze jakiś tam mieć. No i po prostu licytuję sobie każdą kartę po kolei, jaka tylko jest za te 1100, czy tam oczywiście za mniej, i potem sobie w celach licytowych próbuję to przebijać. No i takiego Ilmaza próbuję oczywiście dorwać taniej i tak samo robię z każdą inną kartą z tego i kolejnego SBC. Kolejna taka karta, czyli na przykład ten lewy pomocnik, tu jest napisane, że chodzi za 500 końców, jednak na rynku okazuje się, że najtańsze jego wyniki są do znalezienia za 1800-1900. Jak widzicie, Footbin naprawdę przekłamuje, a po prostu jak ktoś zacznie sobie robić to od obrońców, tutaj od pomocników, to każdą kartę uda mu się dorwać tanio, no i potem dojdzie do tych najdroższych, no i potem już nie będzie tego składu budował od początku, tak jak mówiłem, tylko będzie po prostu kupował te droższe karty, bo ludzie są mega leniwi i nie zwracają uwagi już tak bardzo na końce na tym etapie gry, a tak naprawdę uwierzcie mi, że jesteście bardzo w stanie na tym łatwo zarobić. No i tak jak mówię, to samo, albo próbujecie sobie oczywiście snajpić, wiadomo, że w grze też może ktoś snajpić jak lubi, ja lubię tutaj na webapie, albo po prostu staracie się oczywiście te karty licytować i tak jak mówię, wpisałem sobie 1600, no i każdą z tych kart licytuję. Jak widzicie, tutaj maksymalne oferty za 400 końców, więc naprawdę duży zysk na tym jest, ponieważ dużo ludzi tego nie robi, a też tak jak mówię, tych SBC jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, przez to po prostu tych rozwiązań jest dużo, no i tak jak mówię, każdy zawsze znajdzie coś dla siebie. Ja jednak zawsze robię tak, że staram się jakby szukać kart tych najpopularniejszych SBC, no bo ja wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli wchodzę na Footbina po jakieś gotowe rozwiązanie, to nie szukam gdzieś tam dalej, tylko wybieram oczywiście najpierw te tutaj z góry. No i też zwracajcie sobie uwagę na to, na jakiej platformie gracie, ponieważ jeżeli gracie na PC-cie, to oczywiście sobie patrzcie na ceny z PC-ta. Jeżeli gracie na PlayStation albo na Xboxie, to oczywiście patrzcie sobie na ceny z tych platform. No i tak jak mówię, ten sposób działa zawsze, ponieważ zawsze są dostępne SBC i zawsze ludzie się na to łapią. I ten sposób działa na każdej platformie, bo tak jak mówię, no na każdej platformie można grać FIFA, na każdej można robić jakby SBC, więc tak naprawdę nieważne gdzie gracie, nieważne jaki budżet
budżet, to będziecie w stanie na tym łatwo zarobić. Jednak oglądajcie do końca, ponieważ tam pokażę jeszcze jedną ciekawą rzecz, na której jesteście w stanie naprawdę zarobić jeszcze więcej. No i posprawdzałem sobie każdą z tych kart i wyszło mi, że tak naprawdę drożsi niż 1200 końców są ten lewy pomocnik, ten napastnik, ten obrońca oraz ten pomocnik. Czyli tak naprawdę 4 karty, które łącznie byłyby do dostania za 2000 końców. Tutaj musielibyście za nie zapłacić coś w okolicach 5-6 tysięcy, gdybyście rzeczywiście chcieli zrobić te SBC. Czyli po pierwsze cena jest przekłamana, a po drugie zawodnicy są przekłamani. Czyli oczywiście warto na takie karty sobie sprawdzać. Z tego drugiego składu nie sprawdzałem, ale gdybym sprawdził, to gwarantuję wam, że ten Nigeryjczyk byłby droższy. I z tego co widzę, ten obrońca też mógłby być droższy. Więc tak naprawdę zawsze warto sprawdzać każdą pozycję. I ludzie naprawdę się na to łapią, a naprawdę jesteście w stanie łatwo sobie te karty wysnajpić. No bo dużo ludzi akurat tych samych kart nie szuka w tym samym momencie co wy. Bo tak jak mówię, tych SBC jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Wiadomo, że SBC powinniśmy dostawać codziennie o 19, jednak jak gracie w tą grę, to pewnie wiecie, jaki jest EA Sports. I czasami bywa tak, że po prostu o 19 nie pojawia się zupełnie nic, no bo po prostu im się nie chce nic dodać albo coś. I wtedy właśnie, żebyście po prostu nie błądzili, nie stali w miejscu, z pomocą przychodzą nam hybrydy ligowe, hybrydy ligowo-narodowe oraz hybrydy narodowe, ponieważ te SBC są dostępne cały czas w grze, cały czas nowe osoby kupują FIFA, cały czas po prostu stare osoby też robią te hybrydy, no bo tak jak pewnie wiecie, w tym roku hybrydy były niewymienne nagrody, więc ludzie ich nie robili na początku, tylko robimy właśnie teraz. No i to właśnie teraz na tych hybrydach możecie sobie szukać takich kart. Oczywiście tutaj w trzech hybrydach jest aż 12 składów, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo roboty dla was, więc tak naprawdę powinno wyjść to na plus. No i oczywiście najlepiej opłaca się szukać jakby w tych SBC, w których najlepsza jest nagroda, czyli tutaj macie po prostu mega paczkę. Wchodzicie sobie oczywiście w kompletne już tam challenge, czyli w kompletne jakby gotowe składy. No i tak samo szukacie sobie na przykład dwóch pierwszych trzech składów, odpalacie sobie. No i tutaj w hybrydach narodowych, tak jak mówię, czy tam w każdych innych, co kilka godzin, co godzinę czy co dwie te składy się odświeżają, więc tak naprawdę co chwilę macie nowe składy, więc co chwilę możecie sobie oczywiście to robić. No i wyświetla wam się oczywiście pierwszy skład. Ja z doświadczenia już wiem, gram długo FIFA i tak na oko już mogę wam powiedzieć, które karty będą na pewno droższe. Na pewno ten Chadli będzie więcej warty niż 750, na pewno ten Jaremczuk będzie droższy, ponieważ Ukraińcy naprawdę trzymają cenę, i na pewno ten Klasi będzie droższy, co oczywiście zaraz pokażę wam na webapie. No i nie pomyliłem się, uważajcie tutaj, bo teraz ciekawa sytuacja. Chadli kosztuje 1900, ten tutaj Klasi chodzi po 1200, a tutaj Gerturda chodzi po 1300, więc tak jak mówię, kolejny raz Foodbin pokazuje złe ceny. I zobaczcie tutaj, Chadliego sobie właśnie wyszukiwałem i teraz zerknąłem na to, że są takie oczywiście tutaj dwie okazje do wyrwania za 900 i za 800. Od razu sobie te karty kupuję i od razu sobie te karty wystawiam delikatnie taniej niż chodzą one normalnie na rynku, po to, żeby one się od razu sprzedały, ponieważ tak jak mówię, Foodbin się często odświeża, często te składy pokazują się nowe, więc nie wystawiajcie tych kart jakoś bardzo drogo, ponieważ one wam potem mogą jakby stanieć, ponieważ jeżeli Foodbin już nie będzie proponował tych samych składów tutaj u góry, to po prostu te karty spadną z jakby na wartości, więc jeżeli traficie takiego Chadliego na przykład dużo taniej, to oczywiście wystawcie sobie zawsze te 200 końców taniej niż jest tutaj dostępny, ponieważ może on wam się po prostu nie sprzedać, więc jeżeli, żebyście po prostu nie stracili na tym, wystawiajcie sobie te nawet te 200-300 końców taniej, a i tak potem na tym będziecie na plus, co zaraz wam po prostu pokażę, że ten Chadli sprzeda się jakby w moment. No i tak samo kolejny każdy skład, tutaj był skład numer drugi, gdzieś miałem odpalony, chyba nawet go nie odpaliłem, no ale byle jaki skład numer drugi, numer dwa, i tutaj tak samo wam mogę powiedzieć, że każdy Czech w tym roku jest naprawdę bardzo drogi, ponieważ mega często są używani do SBC. Ten Haraslin tak samo będzie drogi, ten Pesek będzie drogi. Tutaj akurat trafił się taki skład, który naprawdę jest perełką, ponieważ z tego co widzę, jest Klasi, które przed którym wam mówiłem, że 1200 końców, jest Werman, Kuchta, Haraslin, Pasek, jest Martin z Indii, czyli są to naprawdę kilka, 5-6 kart, które naprawdę trzymają cenę, a Foodbin promuje to SBC jako 6750 końców, a za całe to SBC musielibyście zapłacić dużo, dużo więcej niż 10 tysięcy, więc naprawdę tutaj na tym składzie mielibyście kilka perełek w jednym jakby. I tutaj wam też powiem jeszcze jedną rzecz, że nie skupiajcie się za bardzo na zawodnikach rzadkich złotych, ani rzadkich srebrnych, ponieważ to właśnie zwykłe złote karty często po prostu są droższe niż jakby zwykle, a złote rzadkie zazwyczaj jakoś mocno nie drożeją. I tak jak mówię, starajcie się na Foodbinie szukać takich jakby wyzwań, takich rozwiązań, które niekoniecznie są drogie, ponieważ jak wejdziecie w tego Falcao, tutaj koszt całego SBC 60 tysięcy prawie, i tutaj karty naprawdę będą fajnie już popodbijane i to nie ma sensu, a właśnie trzeba szukać takich SBC, których cena na Foodbinie pokazuje się tanio, a w rzeczywistości są one dużo, dużo droższe, więc właśnie są to takie SBC, w których trzeba przepalić na przykład jakieś złote rzadkie karty, w sensie złote nieświecące, czy tam srebrne świecące, ponieważ to właśnie takie karty, które teoretycznie powinny być tanie, to właśnie one często ich jest mało na rynku i często właśnie skakają do bardzo, bardzo wysokich cen. No i podsumowując, szukacie takich SBC, które mają fajne nagrody, a nie są drogie,
Tutaj taka porada numer 2. Szukacie kart nie złotych, rzadkich, tylko głównie kart albo na przykład srebrnych. Czasami też w rozwiązaniach pojawiają się karty brązowe. Brązowe karty w ogóle na Futbinie to już jest totalny sztos, ponieważ jeżeli tagowe są, a brązowych kart, jak wiecie, pewnie jest mało na rynku, nieważne na jakiej platformie gracie, to właśnie te brązowe karty bardzo, to bardzo w górę idą, więc po prostu sobie możecie tych brązowych kart jakby w szczególności szukać. No i trzecia taka porada ode mnie: nie wystawiajcie tych kart o dużo zawyżonej cenie, tylko na przykład jeżeli najtańsze, tak jak widzieliście na Chadlim, najtańszy był na rynku za 1700, ja dorwałem dwóch za 900 końców, to wystawiłem ich za 1500, żeby z pewnością się sprzedali, ponieważ tak jak mówię, Futbin często odświeża składy, więc żebyście na tym nie stracili. No i ostatnia już taka ode mnie tutaj rzecz: ten sposób działa zawsze, nieważne jakiej godzinie możecie grać, nieważne jakiej godzinie byście to robili, nieważne jakiego dnia, zawsze na Futbinie będą dostępne składy i zawsze możecie tych kart szukać, więc myślę, że jest to jeden z lepszych sposobów, jaki pokazywałem. Pamiętajcie o tym, że jak dobijecie lajki, to pojawia się po prostu na moim kanale kolejny film. No i zostawiajcie te suby, żeby pomóc spełnić to moje marzenie. Do zobaczenia, siemano.